Panie marszałku, Wysoka Izbo. Procedowanie ustawy abonamentowej to przykład, kiedy po raz kolejny uwdeczniony jest sposób procedowania prawa w tym Sejmie. Pokazuje, jakie jest podejście do legislacji pod kierownictwem PiS-u. To, co się zadziało, to jest moim zdaniem skandal i oczywiście też złamanie prawa. Pan poseł Bochenek, sprawozdawca, mówi o podnoszeniu potencjału mediów publicznych. Ustawa ma zapewnić przejrzysty sposób finansowania mediów publicznych, ale samo procedowanie nie jest przejrzyste, wręcz ze złamaniem prawa. Tutaj też była w dzisiejszym dniu mowa o tym, że potrzebne są środki raz z abonamentu, drugi raz to kolejne 2 miliardy na telewizję publiczną zostały, właśnie będą przekazane na działania pana Kurskiego, który nie realizuje to, co powinno być naczelną zasadą do realizacji przez prezesa właśnie telewizji publicznej. Mianowicie, proszę państwa, misja publiczna radiofonii i telewizji, która jasno mówi, że realizacją misji publicznej oferującej na zasadach określonych w ustawie całemu społeczeństwu, poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicysty, kultury, rozrywki, niezależność oraz innowacyjną, wysoką jakością i integracyjną przekazu. To ja mam pytanie, dlaczego telewizja publiczna za pieniądze właśnie publiczne, między innymi z abonamentu, nie pokazuje tego, co jest na przykład teraz się będzie działo w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, ale informacje o imprezach dotyczących Trzech Króli idą w radiu i telewizji bez problemu. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani posłance.